Słuchajcie, mam wiadomość. Oj. Tequila bum bum. Chłopaki, klecenie słów płynących prosto z serca jest najprostszą rzeczą na świecie, choć bywa najtrudniejszą z możliwych. Zaraz sami przekonacie się, jak wam pójdzie. Hashtag. Ktoś musi napisać te wyznania. Hashtag. Kochać, shit. Jak to łatwo powiedzieć. Dobra, to ja napiszę książkę, tak? Czyli jednak to miało być ta słodycz. Dziewczyny, nie przebierając w słowach, to jest ten czas, by wreszcie wyznać wszystko wprost. Hashtag kocham cię, hashtag nie mam nie bez ciebie. Oh my god, aż sama to musiałam powiedzieć. Damy radę. Damy radę. Wspólnymi siłami. Tak, wspólnymi siłami. Mamy wsparcie w sobie. Tak, ja zniosę to was, dobra? Czekaj. To za, myślę, najważniejsze, czyli wenę twórczą. Tak? Teraz to najbardziej się przyda. Serio. Zdrówko. I jak szota tak wszyscy. Będziemy musieli zabawić się trochę w poezję. Ważne pytanie. Kto w szkoły zawsze to dał odpisać? Tak jak w szkoły zawsze robił. Ostatnio ściągałeś podczas gry. Ja tobie dam ściągnąć jak chcesz, tylko ja sam zawsze ściągałem. Pierwsze słowo tam gdzieś było napisane. Ej, jaskółka przez U otwarte czy zamknięte? Zamknięte. Dzięki. Jak już zaczynam pisać, to tak lecę dalej, ale potem w sumie przeczytam to, co napisałam i mam takie... Nie. Nie potrafię. Pismo mi wyjdzie. Proszę, że piszę, tak wiesz, takim pismem. Ja dobra, tyle zapisałam. Tylko nie zrozumieć, co ja napiszę. Co? On nie zrozumie nic, co ja napiszę. Ja to piszę jakimś językiem poetyckim. Tak? Ja się nie stresowałam maturą, a dzisiaj się stresuję, więc... myślę, że to mówi samo za siebie. Jak ci idzie? No, ja nie wiem, trzeba zaraz skończyć, tylko ja mam 4 strony. Zaraz skończysz? Mi się wydaje, że, bo ja nie piszę tak, ja piszę tak, jakby to samo bym powiedziała, tak jak myślałam teraz na leżaku. Nie piszę jakoś takich, wiesz, powieści, w ogóle piszę tak bardzo życiowo. Dla mnie to jest trudne bardzo mówić o uczuciach i o emocjach, więc pisanie takiego wyznania dużo mnie... kosztuje. Nie stresuj się tym w ogóle zupełnie, bo patrz, u mnie też jakby niby jest tak pomazane, rozpisane, ale tak naprawdę z tego połowę to muszę skreślić i jakby napisać zupełnie też inaczej. O, no widzisz, a u ciebie tak ładnie, a u mnie no, zaczyna się Sasza i kończy się... Jak się kończy, kocham cię? Jeszcze nie wiem, jak to się skończy, ale tak. Wiecie, po swojemu tak napisałam, coś tam skreśliłam, już kilka razy zmieniłam tą myśl w swojej głowie. Ja i moja polszczyzna, to wiecie. No mnie też jest bardzo ciężko, tak naprawdę. Tyle napisałam, na razie. Ja jestem ciekawa, czy nie podszedłem do tego za chłodno. Za chłodno? Tak. A ty zrób taki ciepły głos, miękki, i to wtedy jest będzie za chłodne. Żeby to jakoś tak ładnie wszystko brzmiało i było składne i w ogóle miało sens, no to jest strasznie trudne. Nie wiem, czy to w ogóle pisać, ale napisałam, że... Warszawa to było ostatnie miejsce, w które chciałabym zamieszkać. Mówiłam wszędzie, tylko nie Warszawa, a samo to, że teraz biorę to pod uwagę, to świadczy o tym, że faktycznie na nim mega zależy. Też napisałam.